Olga Rybicka, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie dnia w sporcie. Zainaugurowano także piłkarską wiosnę w Lidze Drugiej. Zagłębie Sosnowiec zremisowało na wyjeździe z Chrobrym Głogów 1-1. My z naszymi kamerami gościliśmy w Tychach. W Jaworznie GKS Tychy Zielone Stroje podejmował Jarotę Jarocin. Lider nie zawiódł i zainkasował oczekiwany komplet punktów. Decydujący dla losów tego spotkania okazał się czas między 55 a 59 minutą. Zaczęło się od drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartki dla Bizackiego. Chwilę później po strzale rzutu wolnego Babiarza piłkę do własnej bramki skierował Oczkowski. Tyszanie, mimo że grali w osłabieniu, poszli za ciosem i w 59 minucie dokładne podanie Malickiego wykorzystał Szczęsny, z zimną krwią ustalając wynik spotkania. Graliśmy z zespołem, który traci mało bramek. Był dobrze zorganizowany w działaniach obronnych i nie ukrywam, że to zwycięstwo nie przyszło nam łatwo, ale tym bardziej przyjemnie smakuje. Czerwona kartka dla Krzysia Bizackiego, no, utrudniła nam grę, no, ale samobójcza bramka mogła nam, otworzyła nam po prostu. No, lepiej się poczuliśmy chyba, no, no i szczęście by też, dużo szczęścia. GKS Tychy, Jarota Jarocin 2-0. W koszykarskiej ekstraklasie pań Kakarów Rybnik przegrał w Pruszkowie z Matizolem 42-86. Na koniec hokej. W szóstym meczu o brąz GKS Jastrzębie przegrał na własnym lodzie z Unią Oświęcim 3-4. Decydujące spotkanie w poniedziałek w Oświęcimiu. A na dziś to wszystko. Ja już się z Państwem żegnam i zapraszam na nasze jutrzejsze serwisy. Dobranoc.